setki historii, komentarzy, miliony waszych uśmiechniętych twarzy. Widzowie, to już jutro o godzinie 18 na kanale Smajslow trailer jego piosenki Milion Twarzy. Zapiszcie sobie tą datę, godzinę, przypomnienie musicie być koniecznie, bo warto. Jutro godzina 18, trailer piosenki, a tymczasem my rozpoczynamy kolejną odsłonę tutaj konkursu piękności. Będziemy się ubierać w stosunku do wylosowanej tutaj kategorii, tematyki i tak dalej. Więc widzowie, teraz macie czas, żeby kliknąć łapeczkę w górę. Dawajcie, klikajcie łapeczkę w górę, a ja właśnie przechodzę teraz do tworzenia najlepszego stroju. Mam czas 4 minuty. Oczywiście wy też w komentarzu możecie oceniać, jak wyglądam, jak się ubrałam. Rozpoczynamy za 2 sekundy, jedną i już. Na razie jestem tutaj ubrana w taką piżamkę, mam białą koszulkę, białe majteczki i tak dalej, więc teraz ubieramy się w kategorii zbyt słodkie, więc musi być to coś mega słodkiego. Myślę, że takim czymś będzie strój w kolorze różowym. Zobaczmy, co my tutaj mamy, patrzcie. Tutaj są jakieś kombinezony, jakieś stroje. Co tutaj jest takie zbyt przesłodzone, zbyt słodkie? Takie powinno być to takie różowe, takie przesadzone. Co by tutaj wybrać, widzowie? Na razie te stroje są nawet ładne, ale może jakąś sukienkę bym ubrała, taką zbyt słodką. To jest jakaś spódniczka, ale co bym miała na górę ubrać? Oto jest pytanie, coś takiego? Nie, no to nie pasuje, widzowie, musimy to ściągnąć, ściągamy. Halo, ja chcę to ściągnąć! Ściągnąć to chcę! Nie mogę tego ściągnąć, no co za... muszę chyba stąd wyjść, żeby to ściągnąć, bo ja bym musiała chyba ubrać coś innego, bo to za bardzo mi się nie podoba. Dobra, wychodzę stąd i... no nie mogę tego ściągnąć! O, bluzkę ściągnęłam, ale jak ściągnąć dół? O, to jest pytanie. No nie mogę! Muszę w tym... A nie, tutaj się to pokazuje! Dobra, nieważne, widzowie. Z boku się to pokazywało, więc wybierzmy sobie szybko coś innego. Ja myślę, że to jest takie bardzo przesłodzone. To właśnie, zobaczcie, to jest takie, nie wiem, różowe, takie zbyt słodkie. I myślę, że jeszcze do tego byśmy ubrali sobie różowe włosy. To będzie takie przesadzone. Zobaczcie. Te włosy ogólnie są git. Patrzcie. Ale bym zrobiła całe może, nie wiem, chociaż te są całkiem dobre. Są takie różowo-fioletowe. Ten strój w sumie, chyba że jeszcze go zmienić. Zrobię do tego sobie różowe właśnie tutaj oczy, czyli makijaż będzie różowy. Zobaczcie, o, coś w tym stylu. To jest zbyt słodkie. Różowy, mi się przeważnie różowy kojarzy zbyt słodko, nie? Więc myślę, że to będzie dobry tutaj krok. Widzowie, a teraz jeszcze możecie kliknąć subika. Kliknęliście subika czy nie? Czerwony przycisk z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć żadnego filmu. Wbijam na tym kanale 100 tysięcy. Kliknijcie no subika, to będę więcej nagrywać takich właśnie odcinków. I z góry każdemu dziękuję. Dobra, wybierzmy może coś innego czy nie? Zostajemy przy tym stroju. Nie wiem, co mam zrobić, widzowie, bo ogólnie, chociaż jakbym ubrała coś takie, co to jest? To wygląda jak piżama! Nie, no ściągamy to, widzowie, to mi się nie podoba. Chyba w tym zostanę, to jest takie przesłodzone, ale coś bym może ubrała na to. Są tu jakieś bolerka, jakieś futerka czy coś? Patrzcie, co oni mają tutaj ubrane, jakieś żółte? Nie, no lepiej różowe. A gdzie są suknie? Suknie może jakąś? Nie, no to są takie imprezowe... czekajcie, zróbmy sobie tutaj jeszcze drobny obchód, to już miałam przymierzone, chyba żebym zostawiła może, chyba że, nie wiem widzowie, nie wiem, nie umiem się zdecydować, dobra, a jakbym ubrała tą, o, ta jest git, zobaczcie, jakbym miała, o nie, ja chcę różową, różową pani, o, taką różową i do tego jakąś różową szybko bluzeczkę, czekajcie, czekajcie, może tą, tą co miałam. Jak ja wyglądam? Nie, no masakra! Nie podoba mi się to! Nie podoba mi się to, ale widzowie, to jest zbyt słodkie, jest za różowo, pstroka, to nie, nie, nie. Okej, jeszcze jakieś buty. Wiem, że tutaj już wcześniej miałam wykupione buty za Robuxy. Właśnie te oto szpileczki, więc klikam i mam ubrane. O, elegancko. Jak oceniacie moją stylizację? Bo mi się średnio podoba. Idę jeszcze szybko sobie ubrać może coś właśnie na włosy. Takiego pstrokatego, widzowie, żeby to było zbyt słodkie. Wybiorę sobie może taką kokardę, patrzcie, o. I jak ja wyglądam, masakra. Nie, no może jakieś poroże, tutaj jelenia sobie ubiorę, co jest? Co ja tu ubrałam? Aj, ale to nawet pasuje, nie no, śmieję się. A jakbym ubrała takie, a jeszcze jakąś tutaj szybko torebkę wezmę. Jak... gdzie są torebki? A to co to jest? To są skrzydła, skrzydła nie. Ja chcę jakąś torebkę, gdzie tu są torebki? Halo? Tutaj wszystko jest na głowę tylko. O nie, dobra, nie zdążyłam, widzowie. To moja prezentacja stroju. Jesteśmy teraz, gdzie my jesteśmy? W jakimś zaczarowanym lesie, wow. I będziemy oceniać stylizację innych graczy. Oczywiście jest tutaj napis, witamy wszystkich na pokazie Fashion Famous. Mamy tutaj jury, oni będą nas oceniać, my i inni gracze, wszystkie stroje. Zobaczymy, jak nas tutaj ocenią. Okej.
pierwsza idzie tutaj jakaś dziewczyna. O, zobaczcie, ona ma taką sukienkę. Ma, no spoko, ogólnie mi się podoba. Jest to zbyt słodkie, cukierkowe, za dużo tam się dzieje. Więc ogólnie fajnie zrobiła tą stylizację, podoba mi się. O, kolejna to idę ja, patrzcie. Kolejna ja idę, ja im tutaj zatańczę, patrzcie widzowie, ja im tutaj tańczę. Czy ja jestem zbyt słodka? Czy jestem zbyt słodka? No tak, no bo jest wszystkiego za dużo, wszystkiego za różowo. Mam tutaj na głowie jakieś, nie wiem, uszy zająca, jakieś poroże, wszystkiego jest za dużo, więc jest zbyt słodko. Okej, kolejna gwiazda. Ej, a nie widziałam jej. A nie, to jest nawet ładne, to nie jest takie przesadzone, więc ja to zostawiam, widzowie, na jedną gwiazdkę, bo ogólnie mi się ten strój podoba, a nie jest taki przesadzony, tak jak mój czy tej poprzedniej dziewczyny. Uwaga, idzie następna. Ta ma jakieś czerwone włosy. Ale nie, no to nie jest zbyt słodkie. Co wy sądzicie, widzowie? Czy to jest zbyt słodkie? Nie, no to jest ładne, dlatego dam jedną gwiazdkę, bo jakby ta dziewczyna nie ubrała się pod tą kategorię, przynajmniej moim zdaniem. Kolejna, uwaga, idzie jakaś dziewczyna tutaj w niebieskiej spódniczce, sukience chyba. Nie, to jest spódniczka, jakaś bluzeczka. Nie, no to jest słabe, nie ubrała w ogóle żadnego makijażu, nie ubrała, nie umalowała się. Słabo, nie podoba mi się, tylko włosy mi się podobały, ale włosy pasują, więc nie są zbyt przesadzone. Uwaga, co? Ej, ta jest dobra, ta jest cukierkowa. Ej, to mi się podoba, widzowie, dam jej 3 gwiazdki, dlatego że ma gumę balonową. Gdzie ona ją znalazła? Jest zbyt słodka, taka przesadzona. Świetnie, świetnie, to była świetna stylizacja, uwaga. Następna. Idzie tutaj jakaś dziewczyna w kolorowych włosach. Czemu ona idzie tyłem? Halo? Co się z tobą stało? Czemu ona tyłem idzie? Nie, no już z marszu ma jedną gwiazdkę. Jak ja mam ją ocenić, jak ona tyłem chodzi, widzowie? Ja jej nie widzę przodem. Jedna gwiazdka, masakra. No i uwaga, wyniki są, a zwycięzcami są... Kto, kto? O, wygrała jakaś dziewczyna. Ej, ta dziewczyna, która stoi tym, dostała 2. miejsce. Jakim cudem? Nie, no ja zgłaszam tutaj reklamację. Powinna wygrać ja. Mam ostatnie miejsce. Ale mi smutno, widzowie. Dostała tylko 12 gwiazdek. Nie, no ja muszę się teraz postarać. Teraz to już nie ma to tamto. Ja im pokażę, co to jest moda. Jest teraz przerwa 30 sekund, ale zaraz ja do was wracam. I już nie będzie tak łatwo. Ja już teraz się spiszę, już biorę się w garść. Ile lecimy z tym. Kolejny strój, mamy kategorię zwierzę kawaii, czyli to musi być coś związanego ze zwierzęciem, widzowie, bo nie kumam tej kategorii. Szukamy czegoś zwierzęcego, czyli jakieś pantery, nie wiem, jakiegoś wężowego wzoru. Co by tu wybrać? Co by tutaj wziąć? Nie wiem. Jakieś tu są fioletowe, to nie pasuje. Tu jest jakiś kostium, tutaj też... Ogólnie są bardzo ładne te stroje, powiem wam, widzowie, ale żeby coś ze zwierzęciem tu było związane, to ja nie widzę nic. Co by tu wybrać? O, chyba że, nie wiem, pandę? Zobaczcie, mam ubrać pandę? Nie, no to jest za zwykłe, mi się to nie podoba. Ściągnijmy to. To nie wpada w moje gusta. Musimy coś lepszego znaleźć, widzowie. O, może ja zostanę syreną, zwierzę syrena. To jest, jakbym została syreną, muszę to przemyśleć. Okej, myślę, że najpierw chodźmy sobie wybrać chyba, że coś takiego. Może jakieś futro by się przydało, to by się kojarzyło z lisem. Jakieś zwierzę. O, widzę, że tam jest jakiś łopak, widzowie. Dobra, wybierzmy sobie najpierw tutaj jakieś włosy. Zobaczcie, czy te włosy są cool? Uuu, jakie mam tutaj gwiazdeczki z włosów zrobione. No proszę. To chodźmy teraz zrobić sobie makijaż. On powinien być w takim kolorze brązowym, takim koci. Może ja bym powinna być taka kocica czy coś, wiecie, bo... No nie wiem, nie wiem. W każdym razie, no ja nie wiem, jaki mam strój wybrać. A tutaj niektórzy są w VIP-ie. VIP kosztuje 400 robuxów, tam są inne takie kozackie stroje, widzowie. Chodźcie, weźmy sobie na pewno może jakiegoś pupilka, czy można sobie wziąć jakiegoś pupilka, czy to kosztuje kolejną kasę, jakbym wzięła sobie tego. Halo, ja chcę tego. Chcę tego! Nie ma, nie mogę wziąć sobie. Chyba dlatego, że nie jestem jeszcze ubrana, dobra. Ale jakbym sobie wzięła tutaj jakąś torebeczkę, bo ja zawsze zapominam o tych torebeczkach, widzowie. O, z pieskiem, to będzie się... O nie, to kosztuje za robuxy! Wszystko kosztuje tutaj robuxy. No nie, dobra, szybko musimy się ubrać, bo ja zaraz nie zdążę. Muszę ubrać coś, nie wiem, w stylu zwierzę kawaii, widzowie. Nie rozumiem tej kategorii. Co ona tam ma suknię ubraną? A ta co ma ubrane? Nie, no to jest masakra, co oni tutaj wybierają, ubierają. Może coś takiego? W sumie to jest w kolorze zebry, co nie? Ale te oczy wtedy nie pasują, to nie, to odpada, to mi się nie podoba, a jakbym ubrała to? Nie, no masakra. Chociaż nie jest źle.
Bywało gorzej, co nie? Ostatnio bywało gorzej, widzowie. Co ona ma tutaj ubrane? Chyba, że ja bym się ubrała w tą syrenę. Ja nie wiem, nie mogę się zdecydować. Co tutaj jest? Święty Mikołaj! Święty Mikołaj! Może ja tak zostanę, ty. To wygląda trochę jak, nie wiem, ubranie księcia, ale... Chociaż po prostu nie wiem, co mam wybrać, widzowie. Nie mam pojęcia, co ja bym mogła tu ubrać. A, dobra, wybiorę cokolwiek, nie? Może to. Weźmy to. Okej, tutaj ściągam to. I zostanę tak. Czy ja wyglądam źle? Nie, no dobrze wyglądam, moim zdaniem. Ale żeby ubrać coś jeszcze, może idę po jakieś skrzydła, żeby wyglądać, nie wiem, jak jakaś wróżka, czy jakaś ważka, czy co. Gdzie tutaj są te skrzydła wszystkie? O, zobaczcie, tutaj jakbym wybrała sobie takie. O, takie coś może. Ja bym tak wyglądała. Czy to jest kategoria zwierzę kawaj? No nie wiem, trochę słabo. Ale lepsze coś niż nic. Jeszcze na górę, a nie, bo ja mam te gwiazdeczki. Ale co ja bym... O, to? O, czy... Nie, no masakra, to nie pasuje. To ściągamy, to mi się nie podoba. Ale coś innego, gdyby tutaj wybrać. O, może to? Ty, wyglądam jak zwierzę, widzowie, zwierzę kawaj. Nie wiem, ale dobra, zostawiamy, to przynajmniej jest śmiesznie, o to chodzi w tej grze, żeby się pośmiać. Taka jest moja kategoria dla zwierzę kawaii, nie wiem o co chodzi, ale może dostanę parę gwiazdek, chociaż od widzów. Widzowie, dajcie gwiazdki mi tutaj w komentarzu. Okej, jesteśmy w Paryżu, we Francji, ulala, no pięknie. I teraz będziemy prezentować tutaj, witamy wszystkich na pokazie Fashion Famous. No i pierwsza idea, zobaczcie, w końcu ja pierwsza, czekajcie, muszę im tutaj coś zatańczyć. O, patrzcie, ja im kiwam. Zwierzę kawaj. Ale fajnie, fajnie wygląda. Nawet nie było tak źle, co nie? Ja bym dała sobie 5 gwiazdek, słuchajcie. No, mi się podoba, nie? O, ktoś mi tutaj wysłał zaproszenie do znajomych. Pozdrawiam, widzowie. Kolejna osoba. Czy ona przypomina zwierzę? A jakie ona ma uszy, jak u psa? Nie, no, nie, nie podoba mi się. Moje było lepsze, śmieszniejsze. Przynajmniej można było się pośmiać, a to było nawet ładne, nie? Ale ja wolę się pośmiać. O, teraz idzie chyba jakiś chłopak, zobaczcie. Co? On nawet nie przypomina zwierzęcia. Nie wiem, czy on miał przypominać zwierzęcia, ale nie, no mi się tutaj nie podoba ten strój. W każdym razie nie wiem, czy ktokolwiek z graczy rozkminił, o co chodzi właśnie z tą kategorią, bo każdy jakby robi po swojemu. Kto nie zrozumie, to po prostu ubiera się byle jak. Kto zrozumie, to się ubiera tak jak trzeba. Niektórzy to w ogóle nie patrzą na tą kategorię. O, ta dziewczyna, co? Ona wygląda jak taki kotek. No dobra, damy jej 2 gwiazdki, bo coś tam przypomina jakiegoś zwierzaka, jakąś kotkę. O, patrzcie, jak ona idzie na skróty, jakoś poszła. Kolejna osoba, kolejna gwiazda, czy chłopak? Idzie jakaś. Ma jakieś skrzydła, otrzyma jakiegoś... No to nawet fajne, dam 2 gwiazdki, podoba mi się, bo ma jakiegoś tam zwierzaka w torebeczce. Kolejna tutaj osoba idzie grać. No, ona ma tutaj kolejne te... Kolejne uszy są... Nie, no to mi się tak nie podoba. Średnio mi się podoba, więc dałam 1 gwiazdkę. Słabo, słabo, widzowie, ja najlepiej, co? Nie ma co ukrywać, ja najlepiej. I jeszcze jedna osoba, ile teraz jest tych graczy? Teraz jest większa konkurencja. O, ta idzie w jakimś takim stroju, jak na jakiś koncert. Nie, no, nie, nie podoba mi się. Jakaś taka siwa jest, jak babcia. Siwa jak babcia, nie. Okej, to chyba była ostatnia osoba. Nie, jeszcze ktoś. Wow, idzie jakaś tutaj dziewczyna, ona jest syrenką! O, dobra, damy jej 2 gwiazdki, dlatego że ja też chciałam skorzystać z tego pomysłu i zostać syrenką, więc damy jej 2 gwiazdki, nawet fajnie to wygląda. Coś innego niż inni, co nie? Okej, zobaczmy teraz... No jeszcze ktoś! Ile ich tu teraz jest? Szok! Ta z kolei też nawet spoko wygląda, dobra, damy jej 2 gwiazdki, bo... Też to nawet ładnie wygląda, powiem wam. Niektórzy się spoko ubrali, niektórzy nie. Zależy kto jak rozumie właśnie ten temat, nie? Okej, czy to już? Chyba tak. Wyniki, wyniki! Zwycięzcami są... Uwaga! No nie, ta syrena wygrała! Ej, ja mam 3. miejsce! Trzecie miejsce! Ale fajnie, dobrze, dobrze mi poszło, dobrze mi ocenili, jestem zadowolona, mam 17 gwiazdek, widzowie, to jest cool, brakowało mi tylko 1 gwiazdki, żeby zająć 2. miejsce. Także jestem zadowolona, mój strój trafił w gusta graczy, mam nadzieję, że wasze też. I teraz oczywiście mamy przerwę, zagramy sobie jeszcze jeden temat, jedną kategorię i ocenimy wspólnie, jak mi poszło. A w tym czasie, co jest ta przerwa, widzowie, możecie tutaj wbić na mój TikTok, bo ja założyłam ze SmileSlow
TikTok i oczywiście nazywa się Patty Smile X. Nazwę wam zostawiam w opisie. Wpadajcie, zaobserwujcie mnie. Tam jest jeden nasz filmik. O, zobaczcie, jaka żwicka wbiła na mój film. Jestem twoją fanką, napisała. Ale fajnie, pozdrawiam cię. Napiszemy coś do niej? Okej. Napiszmy do niej, super. Haha, no, jesteś na odcinku. Pozdrawiamy cię, Lisica 5566. Dzisiaj będzie z tego odcinek, więc fajnie, widzowie, lubię z wami pograć. Czasami się zdarza, że trafiam z wami na ten sam tryb i jesteście wtedy na odcinku. Okej, kolejna kategoria, losowanie. O, napisała coś, ale teraz już nie ma czasu do stracenia, bo musimy się ubierać. Jaka jest kategoria? Leśne stworzenie. Uuu, to musi być coś zielonego. Idziemy ubrać coś zielonego, widzowie. Myślę, że to musi być coś związane z takim sweterkiem. Spodnie jakie. Coś zielonego, widzowie. Może to. O nie, leśne stworzenie. Czy to tak wygląda? Faktycznie, ten strój idealnie pasuje. Czekajcie, to ściągnę. Ten strój dobrze pasuje, bo te spodnie przypominają takie liście. Ale czekajcie, ja jeszcze wiem coś bardziej ekstra. Coś tu, o, tutaj może to? Nie, no to nie pasuje, masakra, co to w ogóle było? Są co chwilę inne stroje, więc trzeba przeglądać. Nie, to mi się nie podoba, tutaj to też, o to? Nie, to jak jakaś babka. A to, co? Ej, to nie jest złe, słuchajcie, ściągnijmy to. A nie, dobra, jednak jest źle. Jest tragicznie. To wyglądam jak jakaś babcia, nie? To jest kategoria, musiałam to nosić, bo mama mi kazała. To jest taka kategoria. Dobra, ubierzemy sobie ten strój. Coś innego musimy tu ściągnąć teraz. Halo, ja chcę ściągnąć... A, tutaj tą kiecę trzeba ściągnąć. Dobra, zostaję w tym. Idziemy teraz ubrać jakieś tutaj włosy. Może takie, o widzowie. Nie, no takie nie, to aż za długie. Muszę ściągnąć, to mi się nie podoba. Szukamy jakiegoś fajnego tutaj... Może te... Może te są spoko włosy, ale chodźmy szybko, ubierzmy sobie coś zielonego z makijażu związane, może coś takiego, nie, no to nie pasuje, ja mam za mało czasu, widzowie, ja się nie mogę tutaj ogarnąć, o może to takie jest leśne stworzenie, o, to jest cool, idziemy teraz po jakieś tutaj, widziałam tutaj, że są jakieś, to, patrzcie, takie, o, tutaj są kwiatki, idealnie, jeszcze przydałyby mi się jakieś skrzydła, bo jestem niby właśnie jakąś wróżką, może te czarne, o, patrzcie, ty, jak ja wyglądam, ej, fajnie nawet, co? Czy nie, widzowie, te włosy pasują, czy jakieś inne ubrać? Co by tutaj wybrać, co zdecydować? Tutaj jest jeszcze, o, to patrzcie, może coś takiego, ty, cool, to ściągamy tamte i zostawiamy te. Wow, to jest fajne, ale wtedy mi się nie podobają te skrzydła, jest jakby za dużo wszystkiego, więc założymy sobie to. Patrzcie, jak ja wyglądam. Czy jestem leśnym stworzeniem? Halo, czy jestem leśnym stworzeniem? To mi się podoba. Okej, chodźmy dalej. Co jeszcze tutaj wybrać? A to? Jakbym ubrała? Nie, no masakra. Dobra, mamy ubrane prawie wszystko. Jeszcze byśmy mogli sobie coś tutaj wybrać, posturę, ale nie, ja nie będę chyba zmieniać postury, chociaż zobaczcie, jakbym takie coś ubrała. Wyglądam jak leśny potwór, ale kozak, to jest jak takie drzewo, które wciąga za te gałęzie, ale ekstra, za te gałęzie, nie wiem, czy ja to dobrze powiedziałam, ale wiecie, o co chodzi, bo ja teraz jestem tutaj zorientowana, o, może takie włosy jakbym ubrała, czekajcie, ja przypasuję takie, jakby ściągnąć tamte i zostawić te, te są chyba lepsze, widzowie, teraz jestem leśnym potworem prawdziwym, niesamowite, woho! Dobra, ja już jestem chyba gotowa, wyglądam autentycznie jak jakiś leśny potwór, jakie mam włosy, w ogóle to, co mam na głowie, te tutaj pióra, wow, i te w ogóle ręce, ekstra. Może bym jeszcze zmieniła kolor na zielony, co wy na to, jakbym była taka zielona zupełnie? O, nie, no teraz wyglądam, wiecie co? Teraz wyglądam jak ta, kosmitka, to mi się nie podoba, idę tu. Muszę być taka jak wtedy. O, taka niech będę. Leśny potwór. O, patrzcie, ten ma tutaj tęczowy kapelusz. Ty jesteś leśnym potworem, leśnym stworzeniem. Na pewno nie ja jestem. Uwaga, widzowie, zobaczymy, jak mnie tutaj ocenią, ale wy napiszcie w komentarzu, jak wam się podobała ta ostatnia stylizacja. Idzie pierwsza jakaś lisica, czyli ta moja fanka, która jestem miś, napisała. Spoko, z racji tego, że jesteś moją fanką, daję ci 3 gwiazdki. Bo trafiłyśmy na ten sam tryb, także super. Okej, okay. Ten chłopak przypomina leśne stworzenie, no nie sądzę, ma jakąś gumę balonową, w ogóle nie pasuje mi, nie, jedna gwiazdka,
Słabo, słabo. O, teraz ja idę, zobaczcie. Ja teraz im zatańczę. Popatrzcie to. Ty. Ale wyglądam kozacko, jak leśne stworzenie. No powiedzcie, że nie jestem leśnym stworzeniem, no. Przecież. No przecież, no. 10 na 10, to znaczy nie ma tutaj takiej oceny, ale 5 na 5 to jest minimum. Minimum, widzowie. Okej, idzie tutaj jakaś kolejna gwiazda, jaka kolorowa. Dobra, damy dwie gwiazdki, nie będziemy tacy. Fajne ma skrzydła, ekstra ma skrzydła, fajne znalazła i ma tak dopasowane wszystko. I te włosy, spoko. Następnie mamy tutaj dziewczynę, która jest jakąś parasolką. Nie, no to bardziej wygląda jak księżniczka, nie jakieś leśne stworzenie. Nie ma ani skrzydeł, ani nic, nie. Słabo, nie podoba mi się. Jedna gwiazdka, okej. Kto następny? Dawać, szybciej. A nie, już wyniki są. Zwycięzcami są, uwaga. Czy wygram coś? No znowu trzecie miejsce, widzowie. Ale mam nadzieję, że chociaż dla was zajęłam pierwsze. Zobaczymy, ile mam gwiazdek, no. Ja. Zabrakło mi pewnie niewiele, ale tej dziewczynie dałam dwie gwiazdki. 15 gwiazdek, widzowie. Ale mam nadzieję, że wam się podobało. Subskrybujcie ten kanał, bo odcinki z Robloxa są codziennie. Możecie też wbić na mój drugi kanał, Paty jest tam. Jutro wpadnie filmik z Minecrafta. Wbijajcie na Insta, Facebooka, linki macie w opisie. I do jutra, pa!